Witamy na kanale Pieski Preriowe. Oto kolejny materiał z gry o nazwie Euro Truck Simulator 2. W dzisiejszym materiale ruszamy zgodnie z założeniami na Polskę i tam będziemy kontynuować przygodę przez najbliższe kilka odcinków. Jesteśmy już w trójeczkę, więc... O kurwa, wsteczny mi się załączył. No właśnie, trzeba to napomknąć, jesteśmy już w trójeczkę. Wydra do nas dotarł z zimnych krajów. Przebywał na Arktyce czy w innym tam miejscu, równie zimnym. I nie chodzi tu o... O co? O piwnicę. Tak. Jak można zauważyć, mamy nową modyfikację, która modyfikuje HUD. Mamy lustereczko malutkie, nieprzeszkadzające w prawym górnym rogu ekranu i troszeczkę zmieniony wygląd HUD-u ogólnego, tego, który był w prawym dolnym rogu, teraz jest na samym dole ekranu. No i mapka też jest w innym miejscu. Aczkolwiek myślę, że delikatnie będzie ta mapka przeszkadzać, dlatego będziemy jeździli chyba głównie z wyłączoną mapą. Śnieg nadal mamy, chociaż do Polski śnieg przestaje powoli pasować. I kurczę, będę musiał sobie tą piłeczkę wypieprzyć. O, jest żółte, jedziemy. Jak prawdziwy Polak. Świeci się żółte, to jeszcze można. Tak. Zamiast zwalniać, to jeszcze przyspieszę, żeby na pewno zdążyć. Ale ja czekałem na czerwonym. No ale jak z zielonego się zmienia już na żółte i na czerwone, jak widzisz żółte, no to przyspieszasz jeszcze. Żeby jak najszybciej. Zlecenie, które dzisiaj bierzemy, jest to piwo bezalkoholowe. Mniam. Za 4000 jedziemy do Szczecina. Od Szczecina zaczynamy poznawać Polskę. Czy mógłbyś tam skaniem się przesunąć? Oczywiście, że tak. Kto jedzie pierwszy? No, najpierw muszę ładunek wziąć, a teraz ty blokujesz Tomka, a Tomek blokuje mi naczepę. A kto jedzie pierwszy, tego nie wiem. To sobie między sobą ustalcie. Możesz ty Wydra jechać. Precyzja chirurga, czy tam innego tego. Nie trąbić. Mam to tak głośno. Okej, okay. Kto zaczyna? Kto idzie pierwszy? Wydra. Jedź Wydra. Jadę. Okej, ile mam kilometrów? 184. Dużo nie jest i ta trasa będzie jedyną trasą, którą chyba zrobimy na tym odcinku. No bo po co więcej? Fajnie ci się mu świeci długimi po naczepie? Oczywiście, że tak. A jak jasno jest, u mnie się robi, jak się odbija od tej naczepy. Super. Jakaś prędkość, z którą będziemy się poruszać? Myślę, że przepisowa będzie odpowiednia. O, żółte jeszcze zdążę. Czerwone. Hamujemy.
kto jedzie pierwszy, nie wiem, ja nie mam mapy, więc fajnie jakbyście mówili, że skręcamy gdziekolwiek, nie? Tutaj nic totalnie nie widać. Przydałoby mi się jakieś światełko do kabiny, wiesz? No... Ja mam założony neon, taki ten... Ale on prawie nic nie daje. O! Ja jadę powolutku 30. Od razu lepiej. Tak. 30 jedziesz na autostradzie? Tutaj zjazd będzie w prawo. Okej, będziesz moim nawigatorem, bo ja... Spoko. No. A ty będziesz mnie oświetlał. Tak, dokładnie. Prosto teraz, nie pomyć się. Jeźdź wydrożnie. Zaczynasz, ja jadę za tobą, nie? Okej. Okay. Skręcamy. No dobra. Niedługo by wypadało jakiegoś live'a zrobić, nie? Z Eurotrucka. No. Pewno. Ale ci ta naczepa wytrwaleci bokiem. No. Prawdziwy drifter. Drifterzy, co wyś to zrobili? Tak. No przyspieszać, przyspieszać, szybciutko, szybciutko. Kurczę, Volvo naprawdę te moje świetnie sobie radzi. Ze wszystkim. Rozumiem, że prosto jedziemy cały czas. Tak, nie, tak, to tak, będzie... O. No dobra, wyderka, co ty robisz? Jejku. Jadę, a co? Jak ty jedziesz? Prosto. Bujać tą ciężarówką na boki. Wiem, kierownica mi się spieprzyła. A ty to ma gdzie? A wiesz co, akurat... No nie mogłem zjechać, więc musiałem się zatrzymać. Mhm, okej. Podobały mi się strasznie liczniki w tym Volvo, bo są dwa takie, no, mechaniczne, normalne, te zegarowe, nie? Dobrze widoczne. Wyprzedzamy auto. Poprawniej. Pojazd samochodowy. Omijamy pojazd mechaniczny i skręcamy na prawo. Mogłeś trochę wcześniej powiedzieć, bo generalnie musiałem zahamować trochę. Ten pojazd za tobą jedzie. Ja nie mogłem go wyprzedzić, bo sam byłem wyprzedzany. Oj, na live'ach będzie pięknie. Yeah. Na czym? Na streamach. Ale te długie dużo dają. A bardziej te lampy na dachu. A właśnie, kurczę, też muszę sobie jakieś fajne założyć, ale chyba nie do tego Volvo. Co zrobisz, Tomek, zrobisz w pewnym momencie taką wielką skanię do oślepiania, co? Oczywiście, że tak. Do oślepienia ciebie? To jak najbardziej. To nawet i ja chyba zrobię. A wtedy to wy będziecie przede mną jeździć. Będę jeździć w środku. Uwaga, dzieci, skania leci. Tak.
że mu się opłaca ten jeden ciągnik. Weź zapal. O, teraz można jechać. Dzień w noc. Wyprzedzamy. Policja. Na chwileczkę sobie włączę tą mapkę, będzie mi trochę łatwiej. Może da się ją przenieść jakoś czy coś? Wiesz co, wątpię. Ale taka jaka jest, jest dobra. Po prostu nie będę jej używał. Rozumiem, że zjechałeś na prawy pas. Tak, zjechałem na prawy pas. Klawiatura mi się odpięła, kur... Czekasz na ciebie? Nie, już jest git. Jak ci się ta klawiatura odpina? Właśnie mam kabel uszkodzony i... Akurat wyderka mnie wyhamował. Bo wjechałem w niego. O! No bo wjechałem w ciebie. O, może zajdziemy sobie na stację benzynową. O, jestem za. Ja. To weź się zajedź na tą po lewo. Tą na drugim pasie. Ło. Wiesz co? Ciężko jest jakkolwiek manewrować takim czymś. Oho, zaczynają się awaria silnika. Jest ja ciekawie. Ja cofam. O, niedrogie paliwo. Niedrogie? Euro 55. Ile? Nie zatankuję. Po euro 55 nie ma mowy. Oszustwo. Nie wiem, mi się wydaje, że to nie jest aż tak dużo. Ja chcę cen tak jak jest na Rumunii, bo 50... Bo 50 centów chyba? Troszkę. Nie centów. Chudzie. Euro. Nie. Tak, 50, centów. Tak, 50 euro. Tak, euro, pół cent. Euro, pół euro za... Ten, za litr. I tam mi się podoba cena. Tam można no tankować. Weź sobie taką naczepę z Bowserem. Odkryto miasto Szczecin! Jesteśmy w Polsce! Wow! Wreszcie. Yeah! Lecimy na Gdańsk później, czy gdzie? Wiesz co, zobaczymy gdzie będzie kurs, ale zwiedzimy całą Polskę i będziemy uderzać powolutku na Rumunię. Ogólnie, Ron to znaczy. Jak się przez Berlin jedzie na Poznań, no to jest mnóstwo w tych bramek granicznych. Tak. Ogólnie przez całą Polskę jest mnóstwo bramek granicznych, nie wiem czemu. No co ty nie powiesz, dziwisz się? To jest Polska. No co to ma do rzeczy? Nawet w grze cię osępią do zero. Ale jak osępią do zero? Co to ma do Polska rzeczy? To cudowny kraj. Wiesz, to jest autostrada chyba przez ten prywaciaka. Autostrada prywatna. No to jest chyba logiczne, że taka autostrada będzie płatna, nie? Prywatna autostrada? Co? No, prywatnej osoby. Chyba, że ty jakbyś miał autostradę swoją na własność zrobioną, nie? No to byś za darmo dawał ludziom jeździć nią. Sam byś opłacał wszelkie remonty, naprawy, nie? Ale wytłumacz mi, w jaki sposób miałbym mieć na własność autostradę?
Normalnie sobie kupujesz działkę, budujesz autostradę i masz autostradę na własność. Proste, nie? No. Sobie kupujesz taki pas przez całą Polskę, budujesz drogę, wstawiasz bramki graniczne, zatrudniasz osoby i masz zysk darmowy. Prawie darmowy. Bo musisz na początku dość sporo wyłożyć pieniędzy. No wolniej się tą czerwoną Fabią nie da. 10 na godzinę się za nią wlokę. Uważaj, żebyś mnie nie zaczepił. Tak, tak, tak. Mam ze Szczecina do Poznania. No to dobra, trudno. Co, nie bierzemy? Na razie nie. Zgodnie z założeniami tutaj kończymy. Także no, w tym materiale już trzeci raz, trzecie podejście robię do zostawienia tej naczepy skurwiałej. W tym materiale byłoby to tyle. O. Zobaczymy jeszcze ile zarobimy, jaki będzie stan naszego konta. Zruszyłem się, wyszedłem z minusa. Okej, ja mam kochany mandat. Na czysto 1000 euro. No i 110 tysięcy pożyczki. Także w tym materiale to będzie na tyle. Dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia w następnym. Cześć! Cześć! Bye bye!